Vinicius ma taryfę ulgową, nie wyleciał z boiska, a powinien. Real Madryt ledwo awansował. Manchester City pewnie wygrywa z Kopenhagą, a Kamil Grabara popełnił spory błąd. Siemano, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat. Mecz Southampton został przełożony z powodu pożaru. Marcus Thuram śmieszkuje sobie z Kyliana Mbappé. Harry Kane blisko rekordu Wayne'a Rooney'a. Leo Messi może zagrać na Copa America, jak i na Igrzyskach Olimpijskich. Jamie Vardy pomimo lat dalej piekielnie skuteczny. Być może pomaga mu ten jeden trik przed każdym meczem, a Mario Balotelli jest kompletnie nieodpowiedzialny. Zrobił to w klubowej szatni. To osoby, które ostatnio do nas dołączyły, bardzo dziękuję. A jeżeli skorzystacie z promocji sponsora naszego kanału, czyli Betfan, i przy rejestracji użyjecie kodu Landry, to wpłacając na przykład 150 będziecie mogli grać za 450 zł. Szczegóły tej oferty oraz jej pełny regulamin macie oczywiście na dole w opisie. Promocja tylko dla osób pełnoletnich, życzę Wam miłego dnia i zapraszam do oglądania. Nie był to dobry mecz Realu Madryt, ale taka gra wystarczyła, aby awansować do ćwierćfinału Champions League. Wczoraj zremisowali z RB Lipsk po 1, ale trzeba to powiedzieć, mieli bardzo dużo szczęścia. W 54 minucie fatalnie zachował się Vinicius, który po starciu z rywalem uderzył go prosto w szyję. Arbiter co prawda tej sytuacji nie widział, ale z automatu pokazał Brazylijczykowi żółty kartonik. Pytanie tylko, czy Vinicius za takie coś nie powinien po prostu wylecieć z boiska? W mojej opinii to zdecydowana czerwona kartka, gdyż te okolice ciała człowieka są bardzo wrażliwe i ich uszkodzenie jest nie tylko bolesne, ale i bardzo groźne. Kibice niemieckiego klubu mogą mieć do arbitra jeszcze większe pretensje, gdyż chwilę po tym incydencie Vinicius dał Realowi prowadzenie. Przy tym golu asystował mu Jude Bellingham. Mimo trafienia Realu, to chyba każdy, kto mecz ten oglądał, nie ma chyba wątpliwości, że to bardziej goście zasłużyli na prowadzenie. Im udało się doprowadzić do wyrównania w 68 minucie, ale to było ostatnie trafienie w tej rywalizacji. W drugiej części spotkania także Rudiger uratował Królewskich, wybijając piłkę zmierzającą do bramki. Kto wie, bo być może gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy co najmniej dogrywkę. Wygrana Realu Madryt z pierwszego meczu 1-0 wystarczyła do awansu. Zdruzgotany po meczu był Xabi Simons, który rozpłakał się jeszcze na boisku. Musi być to na pewno bolesne, gdy grasz tak dobry mecz, a i tak ostatecznie odpadasz z turnieju. Problemu z wygraniem meczu i awansem nie mieli piłkarze Manchesteru City, którzy 3-1 pokonali drużynę z Kopenhagi. Już w pierwszej połowie spotkania było po meczu, a tak naprawdę było po nim po 9 minutach, no bo właśnie wtedy obywatele prowadzili już 2-0, a w doliczonym czasie gry pierwszej połowy wynik meczu ustanowił Erling Haaland. Niestety bardzo poważny błąd przy jednej z bramek zaliczył Kamil Grabara, gdy to po uderzeniu Alvareza z ostrego kąta piłka przełamała mu dłonie i wpadła do bramki. Co więcej, to Polak w tym meczu po raz pierwszy w historii był kapitanem duńskiej ekipy. Dwumecz zakończył się wynikiem 6-2 dla Manchesteru City. Wczoraj odbyła się także rywalizacja w ramach Ligi Europy pomiędzy Sportingiem a Atalantą. Zakończył się on remisem po 1, trafił Paulinho oraz Scamacca. Kto ostatecznie awansuje, tego dowiemy się po meczu rewanżowym we Włoszech. Ligowy mecz Southampton nie odbył się, co ciekawe, został on przełożony z powodu pożaru. Nie doszło jednak do zapalenia się obiektu świętych, a sąsiadującego ze stadionem warsztatu, który doszczętnie spłonął. Ucierpiała jedna osoba, ale jest już bezpieczna i nic jej nie zagraża. Niestety z uwagi na ten incydent mecz się nie odbył i nie wiadomo, kiedy to się stanie, a to z tego powodu, że terminarz jest naprawdę bardzo napięty. Koledzy z reprezentacji Francji, czyli Marcus Thuram oraz Kylian Mbappé, pożartowali sobie w mediach społecznościowych. Napastnik Interu Mediolan udostępnił swoje zdjęcie po ostatnim ligowym meczu i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie oznaczył na nim kapitana reprezentacji Francji. Marcus postanowił wykorzystać fakt, że Paramount, czyli sponsor Interu, promuje nowy animowany film Wojownicze Żółwie Ninja i dokładnie o tej promocji na kanale mówiłem kilka filmów temu. Wracając jednak do fotografii, którą to opublikował Thuram, to on postanowił pośmieszkować sobie z Kyliana z tego powodu, że jest on podobny do jednego z głównych bohaterów. Na to napastnik Paris Saint-Germain odpowiedział gifem z jego udziałem. No widać, że w reprezentacji Francji panuje chyba bardzo dobra atmosfera.
Wydaje się, że Bayer Leverkusen pewnie zmierza po pierwszy tytuł w historii tego klubu, a to będzie oznaczało kolejny sezon bez pucharu Harry'ego Kane'a. W każdym razie ratunkiem dla Anglika w tym roku może być Champions League, a tam Bayern Monachium radzi sobie naprawdę dobrze. Sam Harry Kane aktualnie jest najlepszym strzelcem tegorocznych rozgrywek, zdobywając 6 bramek i notując 3 asysty. Co więcej, to ta zdobycz przybliża go do zostania najskuteczniejszym Anglikiem w historii Ligi Mistrzów, a rekord ten może być pobity jeszcze w tym sezonie. Do liderującej legendy Manchester United Wayne'a Rooney'a Harry'emu brakuje już tylko 3 goli. Na razie wydaje się, że klątwa Tottenhamu bardzo dobrze działa, ale czy tak faktycznie będzie, przekonamy się po zakończeniu tego sezonu. Selekcjoner reprezentacji Argentyny U23 Javier Mascherano przekonuje swojego byłego kolegę z Barcelony Leo Messiego, aby on reprezentował kraj na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Wszystko jednak zależy od decyzji Interu Miami oraz samego zainteresowanego. Największym problemem jest to, że drużyna z Florydy zatrudnia wielu południowoamerykańskich piłkarzy, więc nie może pozwolić na udział w 2 imprezach każdego z nich. Jeżeli Leo Messi zdecydowałby się, a oni by udzielili zgody na jego udział w Copa America oraz Igrzyskach, to wykluczyłoby go z gry dla Interu na co najmniej 2, a kto wie, być może nawet 3 miesiące. Javier jednak potwierdził, że Leo Messi zgodził się na rozmowy i nie wyklucza udziału. Dla Leo byłby to powrót na imprezę po 16 latach. Wraz z Javierem Mascherano zdobyli złoty medal na turnieju w Chinach. Pomimo 37 lat Jamie Vardy radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Drużyna Leicester co prawda w ubiegłym sezonie spadła z Premier League, a popularny napastnik zanotował najgorszy sezon od czasu dołączenia do ekipy Lisów, zdobywając jedynie 3 bramki. Na zapleczu Premier League radzi sobie jednak rewelacyjnie, a we wtorkowy wieczór zdobył gola w meczu z Sunderlandem i zapewnił swojej drużynie 3 punkty do ligowego dorobku. Fotografowie uchwycili wychodzącego z tunelu Vardiego z niezmiennym od lat rytuałem. Były napastnik reprezentacji Anglii trzyma w dłoni popularny energetyk, który ma w zwyczaju pić przed każdym meczem. Może nie jest to jakiś zdrowy nawyk, no ale jak widać, to działa. W tym sezonie Jamie Vardy 11 razy umieścił piłkę w bramce w meczach Championship, przyczyniając się do pierwszego miejsca Leicester City w tabeli. Jednak jeżeli Leeds awansują do Premier League, to nie jest to pewne, że zobaczymy Anglika w kolejnym sezonie, ponieważ jego umowa trwa tylko do końca obecnego sezonu. Mario Balotelli nie przestaje zaskakiwać. To, że nie jest on odpowiedzialnym zawodnikiem, to wiadomo, ale żeby odpalać petardy w szatni, no trzeba być po prostu bez wyobraźni. Z tego co wiem, żeby nie dostać ograniczenia na film, to tego nagrania nie mogę wam tutaj pokazać, ale zapraszam do mnie na Instagrama, je znajdziecie na Instastory. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Oczywiście czwartek, czyli kolejne spotkania w ramach Ligi Europy oraz Ligi Konferencji Europy. Ciekawie zapowiada się rywalizacja AS Romy z Brighton, Sparta Praga podejmie Liverpool, Karabach Agdam zagra z Bayerem Leverkusen, Olympique Marsylia kontra Villarreal, Freiburg West Ham United, Benfica kontra Rangersi, a AC Milan zmierzy się ze Slavią Praga. W Lidze Konferencji Europy Ajax Amsterdam kontra Aston Villa, Molde zagra z Klub Brugge, Olympiakos Pireus, Maccabi Tel Aviv, Dinamo Zagrzeb, PAOK Saloniki, Maccabi Haifa, Fiorentina, Servet Victoria Pilsno, a Union zagra z Fenerbahce. W Lidze Arabskiej swoje mecze rozegra m.in. Al-Shabaab oraz Al-Nasr, a w nocy z czwartku na piątek o godzinie 3 Nashville zagra z Inter Miami. Na dziś to koniec, zachęcam do obejrzenia tego poprzedniego filmu i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!